Cześć Szymaneczko, witajcie w kolejnym dniu, na kolejnej robocie. Z rana zimno trochę. Co działamy dzisiaj? Dzisiaj mamy na garażu niemiecką maszynę. I co? Zimnie, tak jak taki ładny jest. Oj, ładny, ładny, nieładny, ale spsuty trochę. Trzeba tak. Przegub kulowy na wahaczu do wymiany i chyba jedna guma na wahaczu. Ale to biorę się za robotę, zaraz zobaczymy, co tu jest nie teges. Pompuję powietrze i do roboty. No i udało się wyciągnąć ten wahacz. Muszę zamówić części. I jeszcze dojdzie ta guma. Ta też jest popękana. Trzeba to wybić i wymienić. I będziesz mieć jego Volkswagen. Jadę zamówić części. Znaczy zadzwonię i zamówię. I bierę się dalej za robotę. Czekajcie, jak to się robi? Są części. Jak to się szybko dzieje? Mamy już sworzeń wahacza i mamy gumę. Więc bierzemy się za robotę. Jak to zrobić jeszcze raz? Cyk! I mamy BMW-kę na warsztacie, na garażu. To jest następna maszyna do zrobienia. No i trochę ciemno. Tutaj trzeba sprawdzić rozrząd. Coś jest nie tak z rozrządem. To jest 4,4 i więc zobowiązuje 4,4 pojemności, 320 koni. Coś jest nie tak z rozrządem prawdopodobnie. Więc czeka już następna w kolejce. Tu ogarniemy tylko busika z tym wahaczem i biorę się za bymkę. To działam. Guma wymieniona. Ładnie. Ładnie weszła. I co? Tu obczyszczony podsworzeń. Druga guma jest ok. Będziemy to zakładać. Sworzeń przykręcony jest od spodu. Najpierw sobie założę. Tak, ta niedobra śruba była z tej strony. No i dobra. I jedziemy.
Mhm. Myślisz, że to ci teraz tak wejdzie ładnie, jak wyszło? Chciałbyś. A może i wejdzie. Może i wejdzie. Może i wejdzie. Druga. Druga była tu. Nie wiem, czy to tak wejdzie. A może i wejdzie. A może i wejdzie. Dobra. I tu sobie założymy już. Już można zakładać. Tak czy nie? Tak. Tu, żeby nie uszkodzić, to wejdę pod spód może, żeby nie uszkodzić gwintu. Tu mamy już skręcone, tylko go dokręcić. Nie zapomnij. Nie zapomnisz? Może i nie. O! Tak to chciało być. O! Skręć to, nie? Nie zapomnij. 22. Klucz. I tu śruby 22. Opuszczamy tutaj na podnośniku, żeby nie dokręcać gum na tak jakby uwolnionym wahaczu. Tylko te gumy trzeba dopiero skręcić wtedy, jak wahacz będzie w pozycji roboczej. Tak jak koło stoi. Byś nie zapomniał, aby nie? No. Tam jeszcze będzie łatwo tu skręcić z kołem, ale tamtą będzie już ciężej. Więc wydumamy to inaczej troszeczkę. Dobra, zakręcam tam te śrubki i wracam później. Co, śrubki mamy podokręcane, chociaż nie wszystkie. Nie wszystkie, zostały wahacze. Ale wahacze sobie powinienem dokręcić już na założonym kole. Chyba. Bo... Chociaż nie. Spróbujemy inaczej. Nie musi być założonego koła. Spróbujemy inaczej to zrobić. Nie wiem, czy wyjdzie. Spróbujemy to zrobić w ten sposób. Nie, bezpieczniej będzie założyć koło i opuścić go w dół. Co nie? No, tu jest za duże ramię. Bo dźwigę tam na poduszce, a tu za śruby nie chcę dawać. Można by było z tej strony. Ale dźwiga mi całą poduszkę. Nie chcę, żeby mi się to znalazło na głowie. Więc spróbujemy to zrobić z zakręconym kołem. Troszkę ciężki jest. Tak. Tak, tak, tak. Tak, tak, tak. Jeszcze jedna rzecz. Gdzie to? To. Skręcamy wóz i wyjeżdża na razie. Znaczy jeszcze muszę nim pojeździć. Coś tam z Czegędzinem. Nie tak się zaczyna świecić.
nie dokręcam nigdy koła, tak? Tym pistoletem na fest tylko tak na troszkę. A później dynamometrykiem. Tak, tak, śmiejcie się. A później jest albo urwana szpilka, albo odkręcone koło. Ma być tak dociągnięte, jak ma być. Dobra. To co, możemy go spuszczać. Skrzypi ręczny. Dobra. Weźmy ręczny. O. No. Teraz możemy sobie dokręcić ten wahacz. Tam jest 21 i 21 i będzie potrzebne toło i toło. To będzie potrzebne. Zobaczymy, czy tam dojdę w ogóle. I to, dobra. Bez kamery, bo tam poobijam się. Zobaczymy, czy da radę. Poszło bez problematyki. Pany, dokręcimy tylko kółkę. Zaraz zobaczymy. 180. Dobra. Teraz odpalamy maszynę i zobaczymy, czy usterka była trafna, czy rozbieramy jeszcze raz. I co? Jest tak. Coś puka.